Dzień dobry. Dziki. Co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, a pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać. A my dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny niewygodny temat związany z ósmą generacją konsol, a dokładniej czy Xbox One X był konsolą przełomową, czy dalej był to trup, tylko trochę lepszy. Powolutku zbliżamy się do magicznej bariery 10 tysięcy subów, więc jeśli dacie radę nam tam coś zostawić, to będziemy bardzo wdzięczni za ten gest. Ponadto w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych o pierwszym na świecie monitorze dla leworęcznych, o klawiaturze dla leworęcznych i o rewelacjach, jakie niesie ze sobą wprowadzenie tych udogodnień dla takich ludzi jak ja. Tak więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. Xbox One X to odświeżona i mocniejsza wersja potwornie słabej i nieudanej konsoli Xbox One, której to nawet my jako ortodoksyjni fanboye nie potrafimy zdzierżyć, ponieważ gasi w nas cały entuzjazm i radość z życia. Co w takim razie się podziało, że nasz kochany i najbliższy oczywiście naszemu sercu Microsoft musiał wydać mocniejszą wersję swojej konsoli? Może od razu podamy wam, dlaczego tak właśnie się stało, że w bólach i cierpieniu zrodził się Xbox One X. Chodzi oczywiście o mydło. Precyzyjniej mówiąc, o mydło na ekranie. Wynikało ono z tego, że Xbox One po prostu od początku był bardzo słaby i mocno schodził z rozdzielczości. To wraz ze zwiększeniem się rozmiaru telewizorów oraz wyższych rozdzielczości zaczynało dawać się we znaki. Microsoft wiedział, że odwalił kaszanę wydając podstawowego Xboxa One i musiał tak samo jak Sony ratować się z tej patowej sytuacji i nadążyć w sumie za ówcześnie zwalniającym już rozwojem technologicznym. Premiera konsoli przypada na listopad 2017, a w tym czasie na ustach wszystkich graczy była ostra jak żyleta rozdzielczość 4K. Głównym sloganem Microsoftu i Sony musiała być właśnie ta rozdzielczość i dostosowanie się do standardów, jakie zaczęły się popularyzować. Czy w takim razie One X spełnił nasze oczekiwania, oczekiwania graczy i przede wszystkim, czy tym razem Microsoft nie miał powodu do wstydu? Dlatego, żeby ten temat dokładniej zobrazować, zaczniemy od procesora, a procesor ten oczywiście to ja... Przepraszam, ten sam beznadziejny Jaguar co w PS4, PS4 Pro czy Xboxie One. Gdyby nie to, że posiadam magistra z felinologii i wiem jak wygląda Jaguar, to gdybym był laikiem, to znając Xboxa One, pomyślałbym, że Jaguar to gatunek żółwia. Ale jednak Xbox One X ma procesor szybszy o blisko 50%, a jak wszyscy wiemy, podniesienie zera o 50% daje spektakularne efekty, stąd również wydajność pod tym względem Xboxa One X jest dramatycznie niska. Microsoft wiedział, że na tym polu nic nie ugra poza lepiej wyglądającymi cyferkami na papierze, dlatego swoje działania skierował w stronę GPU i tam też poczynił największe zmiany, ponieważ zastosował układ graficzny oparty na rdzeniu Polaris, który to w 2017 roku był główną architekturą AMD. Jednak w żaden sposób nie mógł równać się produktom od Nvidia. Jakby to tak delikatnie nazwać, układ z Xboxa One X to była dla Nvidia po prostu średnia półka, czyli coś pomiędzy GTX 1060 a GTX 1070. Czekajcie chwilę. Bo przecież w momencie premiery One X na rynku od dłuższego czasu można było kupić GTX 1080 Ti, który był od niego delikatnie szybszy. Znaczy od Xboxa One X. Dokładnie o 200% szybszy. W sumie to co z tego, że podwoili moc układu, jak Jaguar nawet nie miauczał, tylko kwiczał z bólu w katuszach, kiedy pojawiło się choćby jedno zadanie wymagające obliczeń tego procesora. Finalnie powstał taki twór jak te kompy z Allegro, co w piątek o nich mówiliśmy na kanale. Wartym podkreślenia jest fakt, że układ Xboxa One X jest sporo mocniejszy od tego w PS4 Pro i dużo łatwiej było na nim uzyskiwać tą obiecywaną i hucznie zapowiadaną rewolucję 4K. Co i tak w sumie nie było powszechne, a gry z czasem zeszły z rozdzielczością i wyglądało to tak, że na Xboxie One ledwie działały, a na One X powiedzmy, że z dużym uproszczeniem trzymały się tej rozdziały w Full HD. Oczywiście warto wspomnieć o tym, że zastosowano w układzie graficznym Xboxa One X pamięci GDDR5, a nie przestarzałe GDDR3, jak to miało miejsce w przypadku Xboxa One. Oczywiście do wyższych rozdzielczości potrzebna była większa
ilość pamięci operacyjnej. Księgowi Microsoftu z bólem serca zgodzili się na udostępnienie aż 12 giga szybkich pamięci DDR5, których cena ledwo mieściła się w ich tabelkach Microsoft Excel. I tak sobie teraz myślę, czy przypadkiem Sony, jako konkurent, żeby nie dać zarobić Microsoftowi, nie korzysta z pakietu Office, tylko OpenOffice. Chcielibyśmy jeszcze podkreślić ogromną różnicę wydajności układu graficznego między Xboxem One a One X, która jest dużo większa jak pomiędzy PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro, przez co dużo lepiej i łatwiej zobaczyć różnicę między tymi dwoma konsolami. Tak jak w przypadku prosiaka, to Xbox One X działa na sprawdzonej od dziesiątek lat technologii dysków talerzowych, gdzie naprawdę w tamtym czasie dało się wydać konsolę z dyskiem SSD, a taki ruch znacząco zmieniłby rozstaw sił między PS4 Pro a One X. Dodatkowo znacząco usprawniłby działanie konsoli. Proces ten byłby bardzo prosty do wykonania, gdyż w tamtym czasie popularne już było wymienianie dysków talerzowych na nośniki SSD. Jednak zainstalowanie dysku SSD o pojemności 1 TB zabiłoby cały dział księgowości Microsoftu, na co firma po prostu nie mogła sobie pozwolić. Podejrzewamy też, że dlatego księgowi projektowali 8. generację konsol, ponieważ Microsoft od 2010 roku całą siłę inżynierów skierował do zaprojektowania Xboxa Series X, aby zaskoczyć wszystkich po tak długich latach stagnacji na rynku. Naszym zdaniem Xbox One X to wyraźnie najwydajniejsza konsola 8. generacji, niestety cierpiąca na wszystkie bolączki, z jakimi zmagały się ówczesne konsole. Świata nie zmieniły. Delikatnie poprawiły wygląd gier, ale tak naprawdę, podobnie jak Xbox One czy obie wersje PS4, była po prostu uwstecznieniem dla całej branży gier. W sumie to nawet bylibyśmy w stanie zaakceptować jej układ graficzny, ale niestety procesor po dziś dzień uprzykrza nam życie, nie pozwalając nawet na rozwój i rozwinięcie skrzydeł konsolom obecnej generacji. Upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka jak z reklamy tabletek. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może pozostać tajemnicy. Jeżeli się wydamy, wszystkiego się wyprzemy, udajemy, że was nie znamy i pijemy drinki w Marrakeszu nad lewym wybrzeżem Sekwany. Wam pewno nikt to nie uwierzy, więc chyba najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako żart. Klawiatury oraz monitory dla leworęcznych to najnowsza ustawa Unii Europejskiej, mająca na celu poprawić jakość życia takich bidulek jak ja na przykład, które są leworęczne, a jak wiecie, powstała już nawet witamina dedykowana właśnie mańkutom, tak zwana lewoskrętna witamina C, ale właśnie brakowało tak podstawowych narzędzi, jakimi jest klawiatura czy monitor dla leworęcznych. O co więc dokładnie chodzi? Okazuje się, że dopiero teraz naukowcy zrozumieli, że osoby leworęczne widzą świat w podwójnym odbiciu lustrzanym, co znacząco utrudnia im codzienne funkcjonowanie. W krajach, gdzie 90% populacji jest leworęczna, czyli Japonia, Australia czy choćby Wielka Brytania, od dawien dawna stosuje się choćby ruch lewostronny, aby kierowcy mogli odnaleźć się na drodze. Przykładowo, osoby leworęczne zawsze mają uwaloną rękę, którą piszą, a z kolei układ klawiatury kuwerty jest dla nich całkowicie nieintuicyjny. Dlatego zastosowano innowacyjne klawiatury POIU. I od teraz, pierwszy raz w dziejach ludzkości, osoby leworęczne zaczną korzystać z komputera, a dokładniej klawiatur, ponieważ do tej pory musieli za pomocą myszy dla leworęcznych pisać na klawiaturze ekranowej. Co i tak było problemem, ponieważ standardowy obraz na monitorze jest dla nas całkowicie nieczytelny. Przykładowo każdy skrypt do odcinka na kanale Kultowa Elektronika musi być wydrukowany w SPAC, żebym był w stanie go przeczytać i się go nauczyć. Ponoć właśnie Unia planuje dwie ogromne rewolucje we wspólnocie, które to mają właśnie uczynić ten świat lepszy. Pierwsza to udogodnienia dla leworęcznych, a drugie to USB-C we wszystkich urządzeniach. To niestety wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, co waszym zdaniem było lepsze. Lepszym zakupem było PlayStation 4 Pro, czy jednak Xbox One X to była ta lepsza konsola poprzedniej generacji. A jeżeli macie niedosyt po filmie i chcielibyście zobaczyć więcej materiałów poświęconych konsolom nowej generacji, poprzedniej generacji, czy też sprzętów retro, na kanale jest sporo
materiałów, także jeżeli nie widzieliście, to zachęcamy Was do nadrobienia, a także są materiały poświęcone stricte tematyce PC-towej, którą aktualnie mocno rozwijamy, więc też warto tutaj zobaczyć i śledzić nasze poczynania na kanale. Ponadto, jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać, link do kanału macie oczywiście pod filmem, także też Was tam serdecznie zapraszam, a my co, widzimy się w kolejnym materiale, w najbliższą środę, tak więc do zobaczenia moi mili, do widzenia, dziki.